Cześć! Witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku mamy dla Was kolejny projekt związany z szydełkowaniem i znowu będzie szal, tylko tym razem to będzie szal zrobiony z pół słupków. Ostatnim razem był ze słupków, tutaj mamy cały szal zrobiony tylko i wyłącznie z pół słupków. Jest dosyć długi i widzicie, jest podzielony na takie paseczki. Jak się robi taki wzorek, oczywiście pokażemy Wam w tym filmiku. Dodatkowo powiem Wam, że ten szal jest bardzo gruby, zrobiony z bardzo grubej włóczki. Będziemy potrzebować do tego szydełko 12, czyli będzie się bardzo szybko i przyjemnie robiło na tym szydełku. I wszystkie parametry tej włóczki zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy dosyć charakterystyczny wzorek, właśnie taką jodełkę wystającą, warkoczyk wystający. Jak to zrobić, oczywiście Wam pokażemy. I będziemy potrzebować dwóch pępków tej włóczki, którą tutaj widzicie. Ta włóczka się właśnie tak nazywa, jest z tej firmy. Mamy tutaj 200 gramów na 80 metrach, czyli to są dosyć małe kłębki, dlatego będziemy potrzebować dwa i mamy na 12 mm druty albo szydełko i mamy 100% wełny. Tutaj mam 12 mm, dokładnie taką grubość, jaka jest podana i sobie zaczynamy. I teraz robimy tyle oczek łańcuszkowych, ile będziemy potrzebować na szerokość. Możemy sobie policzyć albo możemy potem zmierzyć centymetrem krawieckim, to akurat nie gra roli. I robimy sobie oczka łańcuszkowe. Jak widzicie, włóczka jest naprawdę bardzo gruba i muszę Wam powiedzieć, że miękka, bardzo przyjemna w dotyku. Tutaj jest 100% wełny. Tutaj jest 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Taki odcinek powinien nam wystarczyć, jeśli chodzi o szerokość tego szalu. Jeszcze robimy sobie 3 dodatkowe na wysokość albo 2. Nie, będą 2. I teraz trzecie oczko od końca. Po nabraniu włóczki na szydełko wbijamy się i robimy tutaj półsłupek. Czyli mamy 3 pętelki na szydełku i przez te wszystkie 3 przeciągamy włóczkę. I w następnym oczku też robimy sobie półsłupek, wbijamy się w oczko i przeciągamy przez 3 pętelki. Nabieramy, wbijamy się w oczko. Przeciągamy włóczkę i przez wszystkie 3. Robimy sobie teraz cały, dokładnie cały rządek takich słupków. Jak się dokładniej przyjrzycie, to na górze tych słupków powstaje nam warkoczek. To jest nasz ostatni słupek. Trzy na szydełku, przeciągamy przez wszystkie 3. Tak wygląda pierwszy rządek. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamy 12 oczek. Nabieramy 2 na wysokość. Odwracamy robótkę. I drugi rządek będzie też się składał tylko ze słupków, ale na początku pokażę Wam, w którym miejscu dokładnie trzeba wbić szydełko. Tutaj na górze właśnie jest ten warkoczyk i teraz wbijamy się w środek pomiędzy dwa ramiona V-ki. Warkoczyk to jest, są takie literki V. Wbijamy się pomiędzy i tutaj robimy sobie półsłupki i kolejny półsłupek w kolejnym oczku. Dzięki temu to jedno ramię tej fałki będzie nam wystawało. W ten sposób powstaną te prążki, te kreseczki przez szerokość, wzdłuż szerokości szalu. Zresztą dokładnie zobaczycie pod koniec, jak to wygląda.
i to jest nasz drugi rządek. Też tutaj mamy półsłupki i na samym środku widać właśnie tą kreskę zrobioną z jedełki. Teraz nabieramy dwa oczka na wysokość. Odwracamy robótkę na drugą stronę i znowu wbijamy się w środek jodełki i wyciągamy jak gdyby od tyłu. I dzięki temu ta nasza prążka teraz powstanie z drugiej strony, a tej pierwszej tutaj nie widać. Ona jest tylko z jednej strony robótki, z drugiej strony jej nie widać. Po odwróceniu robótki na drugą stronę oczywiście będą te prążki się robiły na przemian. Na przemian, czyli raz przy jednym rządku i raz przy drugim. Jeśli to Wam tłumaczę, co mam na myśli. Potem pod koniec zobaczycie, jak wygląda cały ten wzorek. Właśnie o to chodzi. I tutaj mamy już trzy rządki. I widać, przez środek przechodzi kreseczka, jak gdyby warkoczyk, a tutaj mamy dużo więcej tych rządków już zrobionych i tylko tyle zostało nam z pierwszego kłębka. Trzeba będzie go skończyć, zacząć kolejny. I mamy kreseczki na przemian. Raz po jednej stronie, raz po drugiej stronie robótki. I tutaj już jest gotowy szal, zrobiony z dwóch kłębków, czyli ma 180 metrów długości. Całość, nie, oczywiście nie szal, tylko włóczka, która została wykorzystana do jego zrobienia. I musimy zakończyć robótkę wszywając końcówki. Mamy końcówkę na początku i tam, gdzie były połączone kłębki. Zostało nam troszeczkę tej włóczki. Tą włóczkę możemy odciąć i wykorzystać jako resztkę do innego projektu. A szal tak się prezentuje, jak widzicie, jest bardzo gruby, z tej włóczki się robi bardzo przyjemnie, ale też jest ta włóczka przyjemna w dotyku. Ciekawy kolor, bardzo jaskrawy żółty i łatwy wzorek. Mam nadzieję, że ten wzorek będzie dla Was również łatwy do wykonania. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!